Państwo, miło być wśród kulturalnych ludzi i takich, którzy kulturę kochają, dla których jest to ważna sfera życia. Nie wiem, czy zdążyliście obejrzeć film złożony ze zdjęć przede wszystkim, który pokazywał to wszystko, o czym pan redaktor przed chwilą opowiadał. I powiem, że gdy oglądam te zdjęcia, niekiedy filmy, reportaże, to rośnie mi serce, że mamy w Świdnicy tylu ludzi pozytywnie zainspirowanych, bo większość z tych wydarzeń nie wymaga wielkich pieniędzy. To nie są ogromne festiwale dotowane kwotami milionów złotych, ale są to działania, imprezy, wydarzenia, które wymagają innych inwestycji, inwestycji własnego serca często, bo wiele z tych projektów, które udało się zrealizować, to są projekty stworzone przez pracowników naszych instytucji kultury. I chcę w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie podziękować Ani Rudnickiej. Nie widzę cię, Aniu. Wiem, że gdzieś dwa... Tak? Brawo, Aniu. Bardzo serdecznie też dziękuję zastępczyni, czyli Bożenie Kuźmie. I wszystkim pracownikom Świdnickiego Ośrodka Kultury, z których każdy ma jakąś swoją specjalizację. Ja nie wiem, czy wy robicie między sobą jakieś zawody, kto w danym roku okaże się bardziej pomysłowy, ale czuję taki zapał w was, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy nie ukrywamy, pieniędzy na kulturę nam brakuje, kiedy staracie się wypełnić tę przestrzeń takimi właśnie zachętami dla nas wszystkich, które tych pieniędzy nie potrzebują aż tak dużo. To jest wielki sukces i za to ogromnie wam dziękuję. Ewa Cuban i Marta Wojciechowska, czyli pani dyrektor i jej zastępczyni, dziewczyny. W ciągu ostatnich lat Miejska Biblioteka Publiczna przestała być tylko wypożyczalnią książek i czytelnią, ale stała się miejscem edukacji, miejscem wielu ważnych spotkań, a to, za co wam chcę najserdeczniej podziękować, to po pierwsze znów te inspiracje, znów te pomysły, które czasami wymagają kupienia paru bloków Bristolu, paru kompletów kredek. I dzięki temu wprowadzacie tych najmłodszych w świat kultury, zaznajamiając z książkami, przywołując naszą regionalną historię, tradycję, zapraszając do biblioteki całe rodziny, żeby chłonęły to, co placówka kultury mieszkańcom może zaoferować. Czasem bywam na tych imprezach, jest to ogromna przyjemność i wielka energia. I wy ciągle, tak myślę, nie powiedziałyście jeszcze ostatniego słowa, aż się boję, co będzie w następnym sezonie. Bo wiecie, pieniędzy więcej nie będzie. Więc liczę na waszą pomysłowość. Nie wiem, dlaczego Ewa ukryła prawie twarz w dłoniach i coś tam kiwa głową na nie. Zaraz o tym też powiem już na poważnie. Najmłodszy nasz stażem dyrektor, Dobiesław Karst, to ku pokoju, który wtedy, kiedy otrzymywał z moich rąk nominację na dyrektora, obiecywał i słowa dotrzymał, że muzeum stanie się znów nie tylko pięknymi ekspozycjami, ale miejscem, w którym tętni życie, w którym nasza historia, postacie, które tworzyły Świdnicę, które tworzyły kulturę również w mieście, zostaną przywrócone w naszej pamięci. I też tych działań
jest bardzo dużo. Są one skierowane do osób w różnym wieku. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą Dobek robi. Mianowicie poprzez tę historię, poprzez naszą wielokulturowość przepięknie promuje miasto, zapraszając przedstawicieli różnych organizacji, instytucji i media, i to takie media, które później promują Świdnicę w całej Europie. Za to bardzo serdecznie dziękuję i Tobie, i całemu zespołowi Muzeum Dawnego Kupiectwa. Jeśli już podziękowania, to jeszcze chciałabym powiedzieć o dwóch osobach. Pierwsza, teraz nie wiem, czy może po hierarchii. Jedną z takich osób, które współpracują stale z jednostkami kultury i nadzorują ich pracę, jest Szymon Chojnowski. Szymon, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za koordynację. Za koordynację tych wszystkich działań, za przywożenie z całej Polski i różnych zakątków Europy pomysłów, które później można wdrażać w Świdnicy, i za Twoje bardzo aktywne uczestnictwo w wielu, wielu zdarzeniach, które mają miejsce w Świdnicy. Żeby dobrze kulturą zarządzać, trzeba ją rozumieć i kochać. I za tę miłość do kultury. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze jedna osoba rozkochana w kulturze. Trochę dla kontrastu, bo wiecie Państwo, żeby wyszedł dobry projekt, to musi być ta siła inspiracji, a później musi być ktoś, kto to wszystko uporządkuje. Przyznam szczerze, że jedną z takich osób, która jest dla mnie absolutnym wzorem uporządkowania, precyzji, wręcz pedanterii, dzięki czemu zapewnia nam bardzo duży poziom bezpieczeństwa, jest pani Joanna Trojan-Skała. Joasiu, bardzo Ci serdecznie. Za nadzór nad jednostkami, za przygotowanie wszystkich programów stypendialnych i także za dzisiejszą uroczystość, która jest, wierzę w to, dopracowana jak zawsze do ostatniej kropki. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. I nie wiem, uchylę może rąbka tajemnicy. Przygotowujemy kolejną rzecz, której Joanna, gdyby nie Joanna, to ten projekt by nie powstał. No ale przede wszystkim, gdyby nie autorzy, autorkę jedną chyba widzę dobrze w rzędzie czwartym. Nie wiem, czy jest współautor. Nie ma współautora. Pani Mariola Mackiewicz i pan Wojciech Koryciński, ale można powiedzieć, że Mariola wzięła tę większą część. Wiecie, my kobiety generalnie i unosimy więcej, więc pani profesor wzięła na siebie większą część ciężaru i już niedługo do wszystkich z Państwa dotrze antologia kultury świdnickiej. Pięknie opisane losy naszych instytucji, osób, zdarzeń. Czytam to we fragmentach z wielką przyjemnością. Wiele rzeczy mi się przypomina. Tu siedzą ludzie, którzy w tej książce także znajdą swoje miejsce, bo na to swoją pracą zasłużyli. Dziękuję za ten projekt i to będzie jedno z tych wydarzeń, które w następnym sezonie będziemy świętować. Bardzo serdecznie dziękuję. Ostatnie podziękowanie. Ja bym mogła wiele, bo widzieli Państwo, tu się dzieje tak dużo, że właściwie za każdą rzecz powinno się powiedzieć dzisiaj z okazji inauguracji Roku Kulturalnego. Dziękuję, ale pozwolę sobie na ostatnie podziękowania. I to będą podziękowania w stronę pana redaktora Jana Pylczara, który związał się z nami kilka lat temu poprzez imprezę, Janku przypomnij, najpierw było okiem młodych, tak, to już kilkanaście lat.
i Bożena, oczywiście, ale ponieważ kochamy film w Świdnicy także, to kilka lat temu powstał festiwal Spektrum, na którym mamy przyjemność oglądać najlepsze światowe, europejskie i polskie kino. Bardzo serdecznie Ci za to dziękuję i dziękuję, że kolejny raz jesteś z nami właśnie na wydarzeniu, które nazywa się Inauguracja Roku Kulturalnego, bo któż mógłby być lepszym prowadzącym jak Janek? Brawa dla pana redaktora. A teraz trochę na poważnie i trochę mniej pogodnie. Czasy przed nami bardzo trudne. Właściwie nie ma dziś nikogo, kto by powiedział, jak będą wyglądały nasze budżety za 3 miesiące, za pół roku, za rok. Stoimy wobec rzeczywistości, która chyba wszystkich nas zaskoczyła. Będzie to bardzo trudny czas. Będzie to czas, my jeszcze sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo jest wrzesień, jeszcze jest ciepło, węgiel jeszcze jest na składach, gaz ciągle w rurach, prąd ciągle płynie. Natomiast my, samorządowcy, przede wszystkim stoimy dziś przed ogromnie trudnymi decyzjami. Jak układać plan naszych wydatków na kolejny rok, mając w perspektywie prąd droższy 5-, 6-, nawet 9-krotnie, takie głosy słyszę z Polski. To są miliony w naszych budżetach. To są niezrealizowane inne wydatki, które byśmy chcieli realizować. I dzisiaj, gdy będziemy siadać z dyrektorami instytucji kultury i planować przyszłe miesiące, to być może zapadną takie decyzje, których nikt podejmować nie chce, ale najpierw trzeba zabezpieczyć potrzeby bytowe, później można myśleć o innych rzeczach. Niestety, to jest bardzo, bardzo niedobra perspektywa. Myślę, że świat nie zdawał sobie sprawy, że wojna w jednym europejskim kraju wywoła takie, a nie inne skutki. Wywoła ogromny kryzys, jeśli chodzi o przede wszystkim politykę energetyczną, że w tak niepotyczny sposób wzrosną ceny tego, co jest nam po prostu potrzebne do tego, żeby przeżyć jesień, zimę, wiosnę. I jeszcze na ten prąd w przysłowiowej żarówce musi wystarczyć. I powiem tak, może ktoś mnie za to skrytykuje, pewnie tak, ale jeśli będę miała stanąć przed wyborem, czy wygasić światła w nocy, czy zrezygnować z imprezy kulturalnej, to wygaszę światła. Chciałam się z Państwem podzielić jednym niespełnionym marzeniem, choć wydawało nam się, że się uda, ale tak się rozpędziliśmy w naszych projektach, że choć na początku mówiliśmy tylko o wentylacji, o wymianie foteli, to mamy projekt remontu teatru kompleksowy. Czyli zmienimy wszystko, ale zmienimy niestety wtedy, kiedy w naszym budżecie będziemy mogli wygospodarować ponad 20 milionów złotych, bo tyle remont tego obiektu przy dzisiejszych cenach by kosztował. Ale to jest marzenie, z którego na pewno nie zrezygnuję. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do końca to zamierzenie. Bo już kilka rzeczy nam się wspólnie udało, więc dlaczego i ten by się miał nie powieść? Obiecuję Państwu, że będzie pięknie. To będzie zupełnie inny, choć w formie bardzo podobny, nowoczesny teatr, taki na jaki Świdnica zasługuje. Mam nadzieję, że się w nim będziemy spotykać. Ale na to trzeba trochę czasu. Zapowiadaliśmy rok temu, że tuż i zaczynamy, ale stwierdziliśmy, że jeżeli już cokolwiek
w tej substancji ruszać, to zrobić to raz a porządnie. To, że basen się nam udał, mimo tego, co wróżyli niektórzy, to wierzę, że i z teatrem będzie nie najgorzej, a może nawet jeszcze lepiej. Proszę Państwa, oddam głos prowadzącemu, bo ja naprawdę nie pamiętam scenariusza. Teraz jest ten moment, w którym ja mówię dziękuję bardzo, nie spodziewałem się takich miłych słów, ale na potwierdzenie tego, że Pani Prezydent mówi prawdę i tylko prawdę, chciałbym zaprosić na scenę Panią Joannę Trojan-Skałę, ponieważ bez niej naprawdę nie podołamy wręczaniu nagród. Tutaj wszystko jest rzeczywiście rozpisane. Jesteśmy z Panią Joanną na łączach od wakacji, jak co roku ustalamy wszystko co do przecinka. Tak, tylko w jednym nie daje się Joannie nie opieznać, mianowicie w rozpisce minutowej, bo to zawsze wychodzi inaczej niż w planach, ale myślę, że z tej okazji o kulturze warto mówić i tak jak mówiłam, przyjemnie być wśród ludzi kulturalnych i wśród ludzi kultury i o różnych rzeczach także porozmawiać. Joasiu. Teraz doroczne nagrody w dziedzinie kultury. Pani Prezydent, teraz pytanie, czy Pani odczytuje, kto je otrzymuje, czy tylko laudacje? To umówmy się tak, będziemy widzieć naszych laureatów zapewne. Pan Janek odczytuje nazwisko, a ja oczywiście nie będę czytać laudacji jak zawsze, tylko będę mówić o moich... Serce. Tak, tak. O moich doświadczeniach, jakie mam z tą osobą, która będzie laureatem. A z każdą z tej trójki mam swoje wspomnienia, bardzo piękne i bardzo chętnie o tym opowiem, ale tu złamiemy troszkę scenariusz. Jest nam bardzo miło, że są z nami panie parlamentarzystki. Panie są także przygotowane do dzisiejszej uroczystości. Agnieszko, Kasiu, jeżeli możecie nam dzisiaj towarzyszyć, bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście nie jest to zaproszenie bezinteresowne. Kiedy już będziecie miały siłę sprawczą, bo na razie macie w sobie wiele siły mentalnej i ogromną moc dobrej energii, ale jak będziecie już miały siłę sprawczą, czego bardzo serdecznie Wam życzę, pamiętajcie o kulturze, także o Świdnickim Teatrze i wspierajcie nas we wszystkim, co robicie. Zapraszamy Was bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli Pani Prezydent będzie o wszystkich nagrodzonych dzisiaj mówić z serca i bez kartki, to znaczy, że Świdnica inaczej rozumie rok dobrych relacji niż Wrocław. U nas prezydent trochę inaczej rok dobrych relacji świętuje. Za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury pierwsza nagroda dzisiaj dla Pani Urszuli Pawłowskiej. Szanowni Państwo, te napisane laudacje są bardzo obszerne. Tam są wszystkie absolutnie osiągnięcia, ale Uleńko, pozwól, że ja zacznę od moich bardzo osobistych wspomnień, ale dopowiem kawałek historii, która zdarzyła się przed moim przyjazdem do Świdnicy, doznanie z ust Twoich i z ust Adama Markiewicza, kiedy to bardzo uparta, zawzięta i zdeterminowana Urszula Pawłowska przyszła do ówczesnego prezydenta i prawie na nim wymusiła to, żeby z takiego miejsca, które było zwykłym przejściem, zwykłą bramą, stworzyć galerię sztuki. Ta galeria, Galeria Vitro Art, funkcjonowała przez wiele lat i to było pierwsze w Świdnicy miejsce, gdzie artyści mogli wystawiać swoje dzieła do sprzedaży. 18 Ulat odpowiada. To było miejsce absolutnie magiczne, bo oprócz tego, że były tam dzieła sztuki, to była tam cudowna atmosfera, wciśnięty w tę niewielką przestrzeń stoliczek, gdzie w pięknych filiżankach zawsze można było się napić dobrej kawy, porozmawiać o obrazach, o rzeźbach. Ula też
tamtym czasie była organizatorką wielu, wielu wernisaży, które odbywały się już w pomieszczeniach miejskich i pozwalały nam poznać artystów, do których nie mieliśmy zazwyczaj dostępu. Natomiast ja z największym sentymentem wspominam wystawę Kamy Karst, która po raz pierwszy światu Świdnicy została pokazana właśnie znów dzięki uporowi Uli i temu, że tę wystawę zorganizowała. To czasy, kiedy to środowisko kultury zaczęło się bardzo mocno integrować właśnie dzięki Tobie, ale ja pamiętam też taki, można powiedzieć, incydent w Twoim życiorysie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Ula też organizowała pokazy mody. Tu właśnie, proszę Państwa, tak, modelki. Krzysztof Pączkowski chyba, to był ówczesny Świdniczanin, który Ci w tym pomagał. Było, słuchajcie, to było wydarzenie, które ściągało absolutnie wszystkich do teatru. Trzeba było na tym być. Choć może nie tyle było ono wydarzeniem kulturalnym, co bardziej takim show, ale było pięknie, było zawsze bardzo wesoło i mam nadzieję, że te wszystkie cudowne modelki, które po tej scenie chodziły, zrobiły później jakąś fajną zawodową karierę, może niekoniecznie w modelingu, ale były to po prostu piękne, sympatyczne dziewczyny. Ula była też radną przez jedną kadencję, później powiedziała, że jej się to nie za bardzo podoba i więcej nie chce. Ale jako ta radna zawsze o kulturę walczyła. I znów przypomnę takie jedno wydarzenie, które mi utkwiło bardzo mocno w pamięci. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie mur wokół katedry, który był niszczony notorycznie przez wandali. Ula wzięła sprawy w swoje ręce. Mur został doprowadzony do takiego właściwego stanu i z własnych środków wówczas sponsorowała, nie wiem jak to się nazywa, taki specjalny środek, w którym miejsce to zostało zabezpieczone przed wandalami, jak widać, trwa do dziś. Ostatnia rzecz, w którą Ula zaangażowała się bardzo, i to nie jest tylko dla Państwa informacja, to jest nasz bardzo, bardzo serdeczny apel, było to, aby uczcić w Świdnicy tego człowieka, dzięki któremu być może dzisiaj tu wszyscy jesteśmy. Książę Bolko II Świdnicki. Chcemy wybudować mu pomnik. Brakuje nam oczywiście pieniędzy. Jak już Państwo zapłacą za ten węgiel i jeszcze coś zostanie, czy za ten gaz i chociaż tam jakiś grosik będzie taki luźny, to my bardzo, bardzo mocno uśmiechamy się o wpłaty. Na razie udało się przeprowadzić konkurs na wybór autora. Piękny projekt pana Mazija. Ulokowany będzie w najlepszym ku temu miejscu. Tylko teraz, aby ten projekt zrealizować, potrzebujemy około 500 000 zł, a umowa była taka, że większość będzie pochodzić z datków Świdniczych, więc uśmiechamy się z Ulą bardzo serdecznie, o szczodre serce. Wniosek o nagrodzenie Urszuli złożyło Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, organizacja, którą Ula kieruje od wielu, wielu lat, propagując znów naszą historię, naszą kulturę, zbierając wokół siebie ludzi, dla których są to sprawy bliskie. Ona ma w ogóle w sobie coś takiego, że zawsze gromadziła dobrych, mądrych, kulturalnych ludzi. Ulu, dziękuję Ci za wszystko i z wielką satysfakcją wręczam Ci nagrodę. Nie wypada, żeby brać się na męskiego ramienia.
bardzo dziękuję kapitule za to wyróżnienie, które mnie spotkało. Proszę Państwa, to jest ponad 50 lat mojej społecznej pracy. Różnie bywało, ale zawsze ja jestem chorobliwą optymistką i zawsze mi się wydaje, że mi się musi wszystko udać, a przy tym mam ogromną liczbę przyjaciół. Nie mam wrogów po prostu. Może tak się jakoś w życiu zawsze układa, że człowiek jak daje dobro, to i dobro dostaje. Chciałam podziękować bardzo wszystkim mieszkańcom Świdnicy za to, że popierają moje pomysły i że biorą w nich udział. Dziękuję bardzo moim koleżankom z Towarzystwa Regionalnego, które idą ze mną krok w krok. Dziękuję moim przyjaciołom, którzy mi dają energię do życia i moim mężowi, który popiera moje pomysły. Nie ma wyjścia, musi. A ja bardzo proszę Państwa i chciałam właśnie powiedzieć tu z tej sceny, że moją nagrodę, którą dzisiaj dostałam, przekazuję na budowę pomnika Bolka Świdnickiego. I proszę bardzo, aby Państwo otworzyli swoje serca i również przekazali taki skromny grosz po prostu na tą budowę, bo byśmy mogli w przyszłym roku może już świętować odsłonięcie, jeżeli wszyscy się do tego przyłożymy. A to będzie wielkie święto, bo to jest człowiek, dla którego ten pomnik jest wart. I to dlatego, że mamy piękną Świdnicę, to właśnie jemu zawdzięczamy, który walczył o to w XIV wieku i my pamiętamy do dzisiaj jego wszystkie poczynania, które sprawiły, że mamy takie piękne miasto i kochamy je. A teraz jeszcze tylko momencik chciałam tak wspomnieć, bo Beata tak, przepraszam, rozgrzewniła mnie trochę, ale to pierwsze nasze spotkanie to było świetne, bo syn jej Kubuś był takim naszym pupilkiem galerii, który się wychował po prostu z nami. Brał udział we wszystkich pokazach mody, wręcz obchwiaty panią. Także wychował się na pięknego młodzieńca. Teraz szkoda, że go nie ma, bo mogliśmy go poglądać. Dziękuję. Upadł inicjatorem pierwszego happeningu artystycznego, można rzec. Czyja to była ceramika, przypomnij? No to była Maryjki Bęgajdy i to były wszystkie takie trofea pana Ligi, które wisiały w galerii. Kaczki pływały. Właśnie, słuchajcie, kaczki. Kaczki były motywem przewodnim tego happeningu, bo trzyletni wówczas Kuba stwierdził, że kaczki muszą pływać w wodzie. I korkami od szampana przynosił wodę, którą polewał kaczki. One stały na takich szklanych gablotach. I myślę, że to był pierwszy happening artystyczny w demokratycznej Polsce. Pani Uczula Pawłowska, jak widać zawsze po słonecznej stronie ulicy. Pani Uczulo, zapraszamy do pozostania z nami, by wszyscy laureaci i wszystkie laureatki się mogły z nami pozostać. A za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury nagrodę odbiera dzisiaj także pani Beata Bartko-Kozioł. Zapraszamy serdecznie. Szanowna Pani Dyrektor, kochana Beatko, ja oczywiście nie będę wymieniać wszystkich szkół, jakie skończyłaś, wszystkich pedagogicznych uprawnień i tego wszystkiego, co w tej oficjalnej, złożonej przez Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia laudacji się znajduje. Ja myślę, że Państwo do tego zerkną, ale ja znów wspomnę o kilku naszych osobistych incydentach, bo być może one miały wpływ na to, że w Świdnicy kilka rzeczy zdarzyło się niesamowitych. Poznałyśmy się kilka lat temu, zupełnie sprawa nie dotyczyła muzyki. Rzeczy, można powiedzieć, przyziemnych, które chyba w finale udało się załatwić, ale od tego zaczęła się nasza znajomość i od tego zaczęły się nasze rozmowy o muzyce, o tym, jak ważne jest, żeby kiedy w ręce takiego pedagoga jak pani Beata
wpadnie ten nieoszlifowany diament, żeby potrafić z tego diamentu wydobyć ten najważniejszy, najpiękniejszy blask. Oczywiście nie każdy jest diamentem. Nie z każdego zrobimy gwiazdę muzyki. Ale w każdym dziecku, które uczy się w szkole muzycznej, możemy zaszczepić miłość do muzyki i te umiejętności, które potem w dorosłym życiu wiem, że wielu sprawiają po prostu zwyczajną przyjemność. Rozmawiałyśmy też dużo o roli szkoły muzycznej, o naszej szkole muzycznej, naszej świdnickiej szkole muzycznej. Jak ją sobie wyobrażamy w życiu Świdnicy? No i stało się. Byłam, myślę, że jedną z wielu tych, które osób, które trzymały bardzo mocno kciuki za panią Beatę wtedy, kiedy zdecydowała się przystąpić do konkursu na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej. Udało się. Byliśmy wtedy bardzo dumni. Ja się osobiście, jak kobieta, z sukcesu kobiety bardzo cieszyłam. I wiedziałam, że w tej szkole coś się zmieni. I ja mam nadzieję, że Państwo widzą, ile się zmieniło. Przede wszystkim ta szkoła żyje, ta szkoła wychodzi poza szkolne mury. To jest między innymi współpraca z Festiwalem Bachowskim, to jest współpraca z innymi dorosłymi muzykami, mistrzami, którzy przyjeżdżają tutaj na wspólne spotkania. Ale dla mnie takim wydarzeniem absolutnie rewelacyjnym są na razie tylko dwa, ale mamy obiecane następne koncerty w Ogrodzie Różany. Kiedy uczniowie szkoły muzycznej wychodzą w miasto ze swoimi instrumentami, to wymaga wielkiego wysiłku też logistycznego, ale się udaje i grają dla nas wszystkich. Każdy może przyjść, posiedzieć, ponapawać się pięknem muzyki i zobaczyć, co te dzieci potrafią. Jestem wdzięczna też Beacie za jednego szczególnego ucznia. Kciuki trzymam bardzo mocno. Pewnie pani profesor bardziej, ale ja też bardzo. I proszę państwa, żebyście zapamiętali to nazwisko. Szymon Nosek. To jest bardzo młody człowiek. On ma w tej chwili 15 lat. Kiedyś szkoła muzyczna zrobiła koncert młodych talentów. Występowały najbardziej uzdolnione dzieci, te, które już mają dość duże umiejętności. Pani Beata wie, że ja uwielbiam Rachmaninowa. I dzwoni, czy pisze do mnie z taką wiadomością, że będzie taki młody człowiek i on specjalnie dla mnie zagrał, uwaga, drugą część drugiego koncertu Rachmaninowa. No, szczerze mówiąc, nie bardzo sobie to umiałam wyobrazić. Mówię, matko boska, biedne dziecko, do czego go zmuszają? To był finałowy fragment koncertu. Pani Beata wzięła na siebie partię orkiestry. Wyszło zresztą to świetnie. Wychodzi, słuchajcie, on już ma wygląd wirtuoza. Ma taką niesamowitą czuprynę. Jeżeli ktoś pamięta, jak wyglądał Igo Pogorelicz, no to mniej więcej podobny i masz, ale jeszcze lepszy. Grzywa większa. Słuchajcie, siada ten wówczas 14-latek do fortepianu i z pełną świadomością tego, co gra, gra Rachmaninowa. To było coś niebywałego. Ja po pierwszych kilkunastu sekundach, kiedy siedziałam taka spięta, żeby mu się udało, żeby dotrwał do końca, wiedziałam, że z tym nie będzie w ogóle żadnego problemu. On miał absolutną świadomość, jaką gra muzykę, jak to zagrać. Wyszło to znakomicie. I Szymon to jest taki niebywały talent, który się zdarza raz na miliony. W ciągu 3 lat opanował fantastycznie
sztukę grania na fortepianie. Ukończył cały program szkoły muzycznej pierwszego stopnia i w tej chwili zaczął już właściwie naukę we Wrocławiu. Jest laureatem kilku już konkursów. Chłopiec, który stanął przy fortepianie po raz pierwszy, mając lat 12, czy usiadł. Może stał wcześniej, bo rodzice są muzykami. Proszę Państwa, to pokazuje i geniusz dziecka, i wielkie serce nauczyciela, który potrafi ten talent wydobyć. Trzymamy kciuki zatem za Szymona Noska, a ja mojej kochanej Beacie życzę, żeby takich Szymków jeszcze kilku w karierze miała, bo to wielka radość i satysfakcja dla nauczyciela. Dziękuję bardzo za te koncerty, za wychodzenie do nas z muzyką, z młodzieżą, z instrumentami. No i jeszcze jedno muszę zdradzić, już nie tajemnicę. Martę Monetę widziałam. Jest. Marta, pokaż się. Marta też jest pedagogiem tej szkoły. Nie wiem, czy jest mama. Jest mama. Słuchajcie, bo ja można powiedzieć tak, dusiłam dziewczyny, że one muszą zrobić wreszcie popis nauczycieli. Najbardziej odporna była pani Basia. Nie wiem, kto tam ostatecznie wywarł tę presję, ale skończyło się tak, że ja myślę, że mogę zaprosić. Oczywiście. Za tydzień, w piątek, 30 września o godzinie 18 w Państwowej Szkole Muzycznej przy ulicy 8 Maja odbędzie się koncert nauczycieli pod tytułem Świdnickie fortepiany. Ja Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, żeby naszych świdnickich nauczycieli, czy ja wszystkie wy, czy jeszcze ktoś, bo ja tak tylko wizualnie pamiętam plakat. Szymon też będzie. Proszę Państwa, to po prostu musicie być na tym koncercie i zobaczyć, co tam się będzie działo. Bardzo serdecznie zapraszam. Beatko, pani dyrektor, gratuluję Ci z całego serca. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek drogi pełnych sukcesów w pracy dydaktycznej i w życiu kulturalnym naszego miasta. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystko. Jak prezydent dyrektorce, Beata Beacie, nagroda dla pani Beaty Bartko-Koziół za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury. Teraz gratulacje także od parlamentarzystek. O, i od współpracowników też będą. Ja tylko muszę wszystkich Państwa, którzy tutaj wdzierają się na scenę, uprzedzić, że w scenariuszu jest wyraźnie napisane, że od pewnego momentu, który już minęliśmy, ktokolwiek pojawi się na scenie, już na niej pozostaje. Nauczycieli i oczywiście uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, którym ogromnie dziękuję za wszystko, za to, że jesteście i kreujecie ze mną te wszystkie piękne rzeczy. Jako że
że rozpoczyna się sezon kulturalny. Oczywiście chciałabym całej Świdnicy życzyć, aby on był owocny, żebyśmy mogli nadal razem być, uczestniczyć na żywo we wszystkich tych wspaniałych uroczystościach, imprezach, które ma do zaoferowania Świdnica. Życzę wszystkim instytucjom kultury owocnego sezonu kulturalnego 2022-2023. No i tak jak mówiła pani prezydent, jako że ten sezon również u nas się zaczyna i będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzyki, to właśnie z tej okazji przygotowaliśmy koncert, w którym wystąpią pianiści. Koncert pod nazwą Świdnickie Fortepiany. Wystąpię ja i wystąpią również laureatki tej nagrody z poprzednich edycji, między innymi pani Marta Moneta i pani Joanna Janas. Pani Barbara Janas wystąpi. Wystąpi też Kuba Moneta, organista, ale świetnie dający sobie radę na fortepianie wciąż. No i wystąpi mój już absolwent Szymon Nosek, uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia we Wrocławiu. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Nasza aula jest duża, pomieści 200 osób. 30 września, za tydzień w piątek o 18. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za nagrodę. Sukces wielu głów i rąk, jak powiedziała pani dyrektor, ale też w tym przypadku sukces wielu uszu. A teraz już przechodzimy do kategorii za ochronę kultury, bo taka będzie kolejna nagroda. W szczególności za 25 lat pracy przy dokumentacji działań konserwatorskich prowadzonych w Świdnickiej Katedrze pod wezwaniem świętego Stanisława i świętego Wacława. To nagroda dla pana Mariusza Barcickiego. Wielkie brawa. Mam to szczęście, że każdą z osób, które dzisiaj odbierają nagrodę, znam długo i znam, myślę, że też przez to dobrze. Mariusza poznałam wiele lat temu jako samorządowca. I tu muszę powiedzieć, Mariusz, bardzo mi Ciebie brakuje w tej Radzie Miejskiej, bo wnosiłeś tam bardzo dużo dobrych pomysłów, potrafiłeś pracować ponad podziałami. I zawsze pokazywałeś, że dla Ciebie Świdnica, Świdniczanie, ten ogrom dziedzictwa kulturowego, jakie odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach, są najważniejsze. I podejmowanie pragmatycznych decyzji nie musi zależeć od opcji, od ideologii, od przynależności partyjnej, bo kiedy pracuje się w przedstawicielstwie takim jak Rada Miejska, to najważniejszą partią powinno być nasze miasto. I tamten okres, kiedy mogliśmy współpracować jako radni, później kiedy już byłam prezydentem, wspominam bardzo dobrze, bo byłeś wsparciem, byłeś natchnieniem i potrafiliśmy wiele dobrych projektów dla Świdnicy przeprowadzić. To było bardzo ważne i wyrażam też dziś nadzieję, że może jednak przemyślisz i spróbujesz w następnych wyborach kandydować, bo takich ludzi w Radzie po prostu nam potrzeba. Jeśli można mówić o miłości, to miłość, jak Państwo wiecie, jest bardzo różna. Może być miłość do żony, miłość do dzieci, miłość do przyjaciół, miłość do pracy, którą się wykonuje. Mariusz, prócz tych wielu miłości, jakie w życiu ma, ma jeszcze jedną, która odróżnia go od innych, bo zakochał się w jednym budynku przed chyba ponad 20 laty. Jest tej miłości bardzo wierny i ta miłość objawia się tym, że prócz tego, iż na co dzień zawodowo jest fantastycznym przewodnikiem po Świdnicy, ja bardzo często spotykam Mariusza z wycieczkami, jak przechadzają się przez miasto, zawsze coś ciekawego opowiada.
Zresztą też mamy taki osobisty incydent. Kiedyś klasa mojego męża przyjechała specjalnie na wycieczkę do Świdnicy, ale trzydniowe spotkanie miało dużo różnych akcentów, kulturalnych także. To do dziś, uwierz mi, wszyscy najbardziej wspominają spotkanie z tobą i wizytę w katedrze świdnickiej. Więc to praca, ale jeszcze pasja. Ta pasja to towarzyszenie katedrze w czasie tych wielu żmudnych prac konserwatorskich. My dopiero nie tak dawno, oglądając tylko wybrane zdjęcia, około 800 chyba obejrzeliśmy, a łącznie zbiory to kilka tysięcy zdjęć, które pokazują każdy element katedry świdnickiej przed remontem, w trakcie, wiele elementów już po. Dopiero wtedy uzmysłowiliśmy sobie, w jak wielkim zagrożeniu było wiele części tego niezwykłego obiektu, przepięknego, bardzo wartościowego. I ta skrupulatna, absolutnie społeczna praca Mariusza pozwala nam też zobaczyć, jaką drogę wspólnie przeszliśmy, jak katedra się zmienia, jak odzyskuje swoje piękno, ale też jest to wyzwanie, bo uświadamiamy sobie, ile jeszcze trzeba zrobić. Chcę też dodać, że Mariusz Barcicki społecznikowanie ma chyba w genach, bo zawsze coś społecznego robił. I także społecznie, wielokrotnie, do różnego rodzaju publikacji, także publikacji miejskich, przekazuje swoje fotografie, już nie tylko związane z katedrą, ale z miastem po prostu. Bardzo, bardzo serdecznie chciałam ci podziękować za tę niezwykle żmudną pracę, za tę pracę, która wymaga cierpliwości, systematyczności, ale proszę Państwa, też niekiedy ogromnej odwagi. Bo kiedy zobaczyliśmy, jakie miejsca, szczególnie na wieży katedry Mariusz wykonywał, to przyznam szczerze, dreszcz chyba niektórym przeszedł po plecach, bo musiał wspiąć się tam, gdzie wchodzą już alpiniści. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale podziwiamy tę odwagę. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Życzę ci też w tej pracy wiele wytrwałości. Mam nadzieję, że do tej kolekcji zdjęć będą przybywać te, które dotyczą elementów już zakończonych, tych, które odzyskały blask. I jeszcze raz powtórzę. Mam nadzieję, że zdecydujesz się znów na pracę samorządowca, bo wierzę, że z tego mogą wyniknąć same dobre dla naszego miasta rzeczy. Gratuluję Mariuszu. Bardzo serdecznie. Mariusz Barcicki, Nagroda Kultury, w szczególności za 25 lat pracy przy dokumentacji działań konserwatorskich prowadzonych w Świdnickiej Katedrze pod wezwaniem świętego Stanisława i świętego Wacława. Jeszcze jedne kwiaty. Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Parlamentarzyści, Samorządowcy, Szanowni Goście, wszyscy, którzy kochacie kulturę, a tym samym naszą fantastyczną Świdnicę. Proszę Państwa, moja przygoda z dokumentem pod tytułem Pomóżmy ocalić katedrę zaczęła się 25 lat temu, gdy spotkałem dyrektora Ryśkowicza, dowiedziałem się, bo akurat wtedy remontowałem mieszkanie, moja rodzina była na wakacjach, dowiedziałem się od niego bezpośrednio, że robią zdjęcia, bo są zalane wszystkie stropy, sklepienia i no ciężko im to wychodzi, nie mogą sobie poradzić, tam kilka negatywów po prostu nie naświetliło się i z tej rozmowy wynikło to, że zadeklarowałem swoją pomoc, miałem wcześniej doświadczenie w robieniu
mrocznych zdjęciach na wysokościach. I tak też się stało, z tym, że wieczorem, gdy szykowałem już sprzęt fotograficzny, wyskoczył mi dysk, przenosiłem meble, no i rano ledwo stałem na nogach. Ale jestem człowiekiem upartym, dowlokłem się do tego kościoła, gdy zobaczyłem smutną twarz księdza Bagińskiego, zatroskanego, w emocjach. Myślę, no wejdę na tą drabinę mimo wszystko. I z takiej potężnej drabiny wtedy, gdzieś z wysokości 7 metrów nad posadzką kościoła robiłem to zdjęcie. I proszę mi wierzyć, że ten dysk się przesunął. Bo świdnica i katedra to miejsce cudów, proszę Państwa. Jeszcze tego samego dyrektor Ośkowicz, jak to widział, to zamykał oczy, a towarzyszący mu Sobiesław patrzył, kiedy ja spadnę. Ustawił się na deskę do kalenicy wzdłuż kierzei dachu i parłem do góry, bo tam akurat były oderwane gąsiory, były dziury na wylot. Zresztą później, jak się okazało, to na strychu stały wanny, wiadra. W jaki sposób starano się wyłapywać tą wodę? I to, proszę Państwa, trzeba powiedzieć stanowczością. Bo myśmy szykowali zdjęcia do wystawy Pomóżmy Ocalić, żeby no, dotrzeć do społeczeństwa z tą informacją, że katedra jest zagrożona. Wtedy Sobiesław Nowotny pomógł nam, katolikom, wymyślił tytuł właśnie Pomóżmy Ocalić. I nikt inny, tylko ksiądz Bagiński to zrobił. Proszę Państwa, ten facet był nieziemski. Kataklizm dotknął ten kościół, tak jak przed 500 laty, gdy katedra spłonęła, cała więźba zdechowa. Podobnie było wtedy. Ludzie wybierali czerpakami wodę. To wszystko przenikało poniżej. Zalana była całkowicie biblioteka. Niektóre starodruki rozpadały się w dłoniach. I ten ksiądz poprzez mądrą politykę, umiejętne działania, otaczanie się ludźmi, po prostu tą katedrę ocalił. I tak naprawdę to też ja jemu zawdzięczam to, że mogłem to dokumentować, być świadkiem historii i po prostu przy tym też poznać katedrę, każdy jej zakamarek. I z tego miejsca chciałbym mu podziękować. Ksiądz nie mógł być, bo wyjechał, jeszcze jest chyba na wypoczynku do jutra, ale to tak naprawdę jemu, my świdniczanie zawdzięczamy to, że to się wtedy udało. On w pocie czoła, zestresowany, bo wszystko było na jego barkach, wszystko musiał załatwić, wtedy nie było środków unijnych. Proszę Państwa, musiał sobie wszystko wychodzić. Nie miał sztabu ludzi, który by to wszystko nadzorował i mu pomagał. Miał jedynie przy sobie wtedy pana Zdzisława Deutschmana. I ta wystawa, proszę Państwa, to też jest swego rodzaju tablo pamięci, poświęcone ludziom, którzy ratowali ten obiekt, poświęcając swój czas, zdrowie, mając wielkie umiejętności, po prostu dokonując rzeczy niesamowitych, spinając się czy to na wieży, czy na kalenicy dachu. Pamiętam, jak ośnieżony dach był, niesamowicie, warstwa gdzieś około 10-15 cm śniegu. Dzisiaj taki widok do pozazdroszczenia, a ci ludzie musieli ukończyć dach, musieli to zrobić. Czasem ryzykowali swoje zdrowie, a nawet bym powiedział życie, ale zrobili. Udało się. Również chciałbym z tego miejsca podziękować biskupowi Ignacemu Decowi i ekscelencji biskupowi Markowi, bo dzięki nim po 17 latach, jak ksiądz Bagiński odszedł na emeryturę, ja mogłem to kontynuować i robię to do dzisiaj. I dopóki sił mi, proszę Państwa, starczy, czy ja tam będę pracował, czy nie, bo moje serce najmocniej bije dla świdnickiej katedry, aczkolwiek kocham nasze wspaniałe miasto. Tutaj chciałem podziękować pani prezydent, bo powiem szczerze, ja byłem mile zaskoczony tą nagrodą. Wcześniej, gdy pani Joanna Trojanskała chciała złożyć wniosek, pytała mnie, czy tam udostępnię dane osobowe, to tak wątpiłem w to, powiem szczerze. Dlatego, pani prezydent, jestem mile zaskoczony.
Chciałbym też podziękować panu Andrzejowi Protasiukowi, który na 25 lat tej mojej działalności zorganizował piękną wystawę przy bibliotece, również zorganizował wspaniały wernisaż. To oczywiście odbyło się też przy pomocy i akceptacji pani dyrektor Ewy Cuban. Wszystkim serdecznie dziękuję. Proszę państwa, bądźmy dumni, że żyjemy w tak cudownym mieście i że tu jest jeden z najpiękniejszych kościołów w Europie Środkowej. Jeden z najpiękniejszych ołtarzy w Europie to jest u nas. Zacznijmy o tym mówić śmiało, bez kompleksów. To nawa główna jest jedynym tego typu unikalnym barokowym wnętrzem z prowiniencją francuską w całej Europie Środkowej. Tego państwo nie spotkacie na terytorium Polski ani w państwach ościennych. I również w katedrze jest największa kolekcja wielkoformatowych obrazów również w Europie Środkowej poświęconych świętemu Stanisławowi Wacławowi. Każdy z nich waży 2 tony i ma 60 metrów kwadratowych powierzchni. Jak mówię, to jest szok wśród turystów, którzy to słuchają. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, wszystkich kadencji, prezydentom, którzy od 25 lat z wielką energią, atencją, przede wszystkim finansowo, pani prezydent, wspieracie rewitalizację katedry, bo musimy to robić. Kto to zrobi, jak nie my wszyscy. Dziękuję serdecznie. Życzę państwu miłego. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz w swoich podziękowaniach użył takiego sformułowania, że trzeba było wychodzić. I teraz jest ten moment właśnie, by wychodzić tych, u których można to wychodzić, bo podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym pani prezydent podjęła decyzję o przyznaniu statuetki mecenas kultury dla firm i osób, które wspierają działania miasta w zakresie kultury. W tym roku statuetkę otrzymują 2 osoby. Pierwsza z nich to pani Aleks Piechocki, która przekazała w darze dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 14 niezwykle cennych obrazów swojego ojca, świdnickiego artysty, malarza Marka Kosiby. Pani Aleks nie mogła być z nami, ale zapraszam na scenę, by statuetkę odebrał w jej imieniu siostrzeńca pani Aleks, Konstanty Zaremba. Bardzo proszę o przekazanie najserdeczniejszych naszych podziękowań. Prace Marka Kosiby od wielu lat były eksponowane w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Są to piękne prace. Bardzo, bardzo się cieszę, że ta kolekcja wzbogaciła się i będziemy mogli cieszyć się jej bogactwem. Są wśród nas ci, którzy Marka Kosibę pamiętają jeszcze jako świdnikanina. Tym bardziej cieszymy się, że można powiedzieć w tak symboliczny sposób wrócił do domu. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór w imieniu mojej cioci. Chciałbym bardzo podziękować pani prezydent. Miasto Świdnica za tą nagrodę i ja osobiście chciałem podziękować mojej cioci, że podjęła się tego i przekazała te obrazy. Ja jestem osobiście wielkim orędownikiem dawania prywatnych kolekcji na rzecz społeczeństwa i mam nadzieję, że również wśród was są osoby, które mają jakieś prywatne kolekcje, mają jakieś dzieła swoje czy swoich bliskich, które byliby chętni przekazać, czy to właśnie Muzeum Dawnego Kupiectwa, czy również innym placówkom. Jeszcze raz w imieniu mojej cioci chciałem podziękować. Dziękuję bardzo. Jeszcze kolejne gratulacje i pamiątkowy dyplom dla pana Konstantego Zaremby, który odbiera w imieniu Aleks Piechocki, która przekazała dzieła malarza Marka Kosiby do Muzeum Dawnego Kupiectwa. Jeszcze jedna statuetka nam pozostała dzisiejszego wieczora. Dla firmy Igner Home ze Świdnicy w podziękowaniu za wsparcie 2 ważnych imprez. To są Festiwal Bachowski oraz Festiwal Filmowy Spektrum. Zapraszam na scenę właściciela firmy, pana Michała Ignerskiego.
Michale, obiecuję, że jak ja skończę mówić, to już nic więcej dziś mówić nie będę, bo będzie musiał pan zrobić tutaj bardzo jakiś poważny manewr z tym mikrofonem. Już nikt potem panu, że tak powiem, nie podskoczy. Chciałam powiedzieć, że współpraca miasta Świdnicy z firmą Wigner Home to nie jest współpraca, która trwa rok, ale która trwa od kilku lat, od momentu, kiedy firma pojawiła się w Świdnicy i kiedy zadeklarowano wtedy ustami pani Joanny, że tak, żeby nie przekręciła nazwiska. Ziniewicz, ja zawsze mam problem, jak te spółgłoski się tam układają. I pani Joasia podczas tego spotkania powiedziała, że firma ma bardzo poważne plany co do naszego miasta. Chce tu dużo inwestować, ale deklaruje jednocześnie, że będzie się starała firma i pan Michał być takim aktywnym uczestnikiem różnych przedsięwzięć. Zaczęło się oczywiście od sportu. Stąd też bardzo się cieszę, że niezależnie od wspierania kilku dyscyplin w naszym mieście, podjęliście państwo decyzję o wsparciu także kultury, która może dla niektórych jest mniej spektakularna, ale równie wymagająca wsparcia tego konkretnego, materialnego, a państwo moim zdaniem podjęli decyzję o wsparciu dla dwóch imprez, które są dla nas takimi sztandarowymi, takimi, dzięki którym nazwa Świdnica na mapie kulturalnej Dolnego Śląska, a za sprawą festiwalu Bachowskiego można powiedzieć, że na mapie Europy już z pewnością, może za chwilę świata, może tym bardziej świecić. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i jak trzeba będzie, będziemy wychadzać, prawda? Nie wiem, czy nadążę, ale będziemy wychadzać. No i to jest rzeczywiście wspaniały moment, kiedy tuż po tym historycznym sukcesie naszych koszykarzy pan Michał też może odebrać stawki. Myślę, że głos mam donośny, ale więc państwo nie usłyszą. Jeszcze widział chyba. Zawsze dajemy radę. Proszę panie Michale, ja służę swoim. A zabiorę ten. Serce bije mi mocniej i chyba ostatni raz takie emocje towarzyszyły mi, jak miałem 13 lat i brałem udział w koncercie fortepianowym. Bo wtedy też ta publika była nad wymiar kulturalna. Ale kultura nigdy nie była mi obca. Jakby przedzielić moją rodzinę na pół, to są ludzie sportu i ludzie kultury. Reżyserowie, artyści, malarze. I mój tato, który też był koszykarzem, jak również i wiele innych osób spoza. Chciałbym podziękować pani prezydent i władzom miasta za to, że pielęgnują te piękne wydarzenia. Organizatorom pogratulować, że tak świetnie im to wychodzi. Festiwal filmów Spektrum, jak i festiwal Bachowski to wydarzenie na skalę kraju. Dlatego czujemy się wyjątkowo, że możemy takie inicjatywy wspierać. Wydaje mi się, że na tym nie poprzestamy. Miejmy nadzieję, że te czasy będą dla nas łaskawe, dla wszystkich przedsiębiorców lepsze i doświadczymy wszyscy więcej radości, jaką serwuje nam właśnie kultura. Jako Wigner Home wspieramy właśnie sport, jak również i wydarzenia kulturalne, bo wierzymy, że one mają wielki sens i wartość. Chciałem bardzo podziękować za to zaszczytne miano.
bo mecenas kultury brzmi naprawdę dostojnie i dumnie. I muszę Państwu powiedzieć, że moja babcia 95-letnia, super kobieta, czytająca bez okularów wszystkie najważniejsze czasopisma w Polsce, przez 20 lat nigdy nie pogratulowała mi niczego. Jak usłyszała, że moja firma została mecenasem kultury, to sama wykonała telefon. Taką sytuację, że ja tutaj posprzątam i zaproszę Państwa wszystkich na środek i do przodu na scenie, bo poprosimy o wspólne pamiątkowe zdjęcie z nagrodami, bo to jest też dzieło sztuki. Statuetki tegoroczne wykonali artyści plastycy Magdalena i Andrzej Kucharscy, a zatem zapraszamy do zdjęć. To jest chwila nie tylko dla sprawdzonych fotoreporterów, którzy są tutaj na sali, ale także dla wszystkich Państwa. Dla tych, którzy dzielą to, co słyszeliśmy, dzielą ze sobą wszystkie laureatki i wszyscy laureaci.